zbierały się kobiety, zbierały się dziewczyny, żeby skuć pierze. A za 2 godziny pod oknami przychodzili kawalerowie i na nich właśnie dziewczyny młode czekały. Bo kiedy przyszli chłopcy, to zaczynała się muzyka. A jak zaczynała się muzyka, to już było wesoło. To już były tańce. Często te skubarki były niekoniecznie organizowane u każdego gospodarza w domu. Jeżeli gdzieś w sąsiedztwie był większy dom, czyli większa kuchnia, większa świetnica, to właśnie w takich pomieszczeniach organizowano skubarki, tam przynosiły pierze, no i tam po prostu było darcie pierza, czyli skubarki. Gospodyni zapraszała osoby do skubania pierzy, no to przede wszystkim też starała się o to, żeby potem był jakiś instrument i była potańcówka. No i potem ta potańcówka trwała dość długo, no gdzieś tam do godziny powiedzmy 11, 12, to zaś nigdy nie było, żeby to takie potańcówki trwały długo, długo w noc. Jako mała dziewczynka wiem, że zostałam wysłana na takie pytanie ludzi na skubarki, przede wszystkim tam, gdzie właśnie były panny i do dziś pamiętam, jak mówiłam mojej babci, no ale jak im powiedzieć, na którą mają przyjść? No ty to się tak nie godo na którą, bo wszyscy wiedzą, na którą mają przyjść. Wtedy, kiedy syndy chodzą na skubarki, wtedy mają przyjść. I też to nie było tak, że po tych kilku tam godzinach darcia pierza nagle ze stołu znikały pierze, już była potańcówka, bo najpierw kawalerowie wyciągali za stołu te panny, no te, które chcieli. Czyli te dziewczyny, które, czy kobiety, których nikt do tańca nie pytał, to ta jeszcze dość długo skubły te pierze. W następnej izbie były potańcówki i tak co rusz to ktoś zza tego stołu został wyrywany. Natomiast ci, którzy nie zostali, te, które nie zostały wyrwane, no to po prostu tą czynność jeszcze przez jakiś czas kontynuowały. No a potem już myślę, że to mogła być 10, zbierało się pierze, zbierało się kłące, no i dawało się kolację, czy poczęstunek, który składał się z chleba i z marmolady, najczęściej takiej roztopionej, w tym się mocał. To darcie pierzy było w zasadzie w każdym domu, ponieważ w każdym domu w zasadzie te gęsi się trzymało. No bo przecież trzeba było przygotować wiele poduszek, wiele pierzyn, bo to przecież dawało się w posagu. No, tak, jak owiano. Więc zwłaszcza w tym domu, gdzie było dość dużo panien, no to oczywiście tych poduszek i tych pierzyn musiało być przygotowane, kiedy panny dorastały, po prostu wiele. Tak, tak, tak właśnie było. Zawsze młode dziewczyny czekały na to, żeby na skubarki iść. Nie ze względu na skubanie pierzy, ale właśnie na tą atmosferę, która potem temu skubaniu, czy w trakcie, czy po towarzyszyła. I moja koleżanka kiedyś mówi, że była po prostu wręcz obrażona, że jej nikt na skubarki nie pytał, a ona tak na to czekała. Trzeba powiedzieć, że te skubarki były na wsi organizowane w każdy dzień roboczy, tak, za wyjątkiem piątków. Mówimy o piątku, jeżeli by miała być potańcówka, bo bez potańcówki można było skubać w piątek, ale z potańcówką już nie, dlatego że przestrzegano tego bardzo mocno, że po prostu w piątek nie ma zabaw hucznych, nie tańczy się, nie śpiewa się. Były też, czasem się w Adwencie zdarzały też właśnie takie ciche skubarki, tak, i wtedy babki opowiadały. O czym najczęściej? O strachach, o tym, jako kogo włodziło, jako kogo strasyło, jakie światła się im pokazywały. I wiem, że po takich skubarkach z drżącym sercem wracam do domu, czy mnie gdzie co nie zaatakuje.